Myślę, że go można pofejkować w takim wypadku. O. Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku naszej drogi do Grand Championa. Dzisiaj zaczynamy od Diamenta 1 Dywizji 2. No i dla przypomnienia tutaj pokazuję na ekranie, co możemy teraz robić, jakie zagrania możemy wykonywać. Jakby co, to jeszcze nie wygraliśmy spotkania z Diamentem. Mam nadzieję, że to się zaraz zmieni i odblokujemy możliwość bumpowania. Okej, jeżeli ten przeciwnik ma już rozegrane placementy, czyli ma po prostu odblokowaną rangę, to powinniśmy odblokować bumpy. Ale nigdy nie wiadomo. No i latać też nie możemy. I wszystkie inne zagrania już bez problemu. Strzelamy w zasadzie gola na 1-0. Przeciwnik zostawił nam pustą bramkę w no, dziwny sposób. Dobra, fake kick-off, bo ostatnio pisaliście, że przez cały odcinek nie zrobiłem. No to macie. Już na samym początku. Dobra, podbijmy sobie tak delikatnie. Może kopnijmy mocno. Ale tutaj wyczekał już przeciwnik w linii defensywy. Już powoli się kończą przelewki, bo gramy na diamencie. Bang! Strzelenie brameczki. A i jeszcze jedna bardzo fajna sprawa. Pod ostatnim odcinkiem pobiliśmy jakiś rekord wszystkiego pod względem ilości łapek w górę oraz ilości subskrypcji z jednego odcinka. Dobra, panieku i typie. No i chciałbym wam po prostu podziękować i to tyle. No, także możecie też tam zajrzeć niżej, czy macie wszystko zrobione. A ja rozwalę tego musę. Kopnijmy piłkę do prawej, przez co mamy naprawdę dużą przewagę po oddaniu strzału. O, znowu nie trafiłem. Nie zbieramy boosta, bo chcemy być w bramce. Podwójny wyskok, udało się obronić. On uderza piłkę i w ten sam sposób daje nam pustą bramkę, chociaż prawie strzelił jeszcze gola z tego, bo tam jakoś mnie przepchał wyjątkowo mocno, no ale nie był w stanie szybko się ogarnąć i 3-0. His ain't your rank. Coś wyczuwa skubany. Ale my się nie przyznajemy, jakby co. Interwencja na chillku. Dobra, piłkę na dachu. Szybki flick. O nie, dobra, nie mogę do tego podlecieć, już bym zapomniał. Dobra, zróbmy podbitkę taką, nawet bez flicka. Wiecie co, bo pewnie będą znowu komentarze, że jak to jest, że grasz na diamencie, a ludzie nie latają. No dobra, ten akurat wyszedł z meczu, ale w następnym spotkaniu pozwolę przeciwnikowi polatać, żebyście zobaczyli, że faktycznie to się dzieje. No nie, nie zobaczyłem, czy to był diament, więc teoretycznie nie mogę odblokować sobie bumpowania. Ja sobie poczekam i zaraz kopnę jak najmocniej w piłkę. On za wysoko wyjechał. Generalnie, o tutaj też jest taki problem, co bardzo dużo ludzi robi, w tym ja bardzo długo robiłem. Jeżeli jesteście w bramce i wasz przeciwnik nie uderza, to nie musicie się tak kręcić jak nie wiadomo co. Wiadomo, tutaj jest jeden przykład, ale niekoniecznie chcę go mówić. Tylko po prostu sobie stańcie chociażby na długim słupku, głęboko w bramce czy gdziekolwiek, bo w momencie kiedy wyjeżdżacie, to tak naprawdę zostawiacie pustą bramkę. Niepotrzebnie, nie bójcie się po prostu zatrzymać na chwilę, zwłaszcza jak macie przyspieszenie, czy tam boosta, zwał jak zwał. Dobra, pusta bramka, to uderzamy i nie trafiamy? Trafiamy, elegancko, double ta podsłupka, easy. Dobra, wiecie co? Sprowokuję go do lotu. Patrzcie, jaki jestem przebiegły. No, widzicie? W ten sposób totalnie tego nie zrobię, bo się dałem zdemować. Patrzcie na to, patrzcie na to, czy on wyleci z tego? To jest już prowokacja. No i wyleciał tak trochę, dobra. Jeszcze raz. Pyk, masty flick, elegancki. Tego nie mam zakazanego. Dobra, ten tutaj chyba serio nie zamierza polatać. Dlatego strzelmy na 4-0. Potem może na 5 i polecimy na klipy. Dobra, no spokojnie sobie czekam w bramce. On słabo kopnie, to wywalmy do boku. Dajmy się zniszczyć. Będzie tutaj smoke. I cyk, idealny resp. Kurde, jak nie mogę mu oddać, bo ja nie mogę bumpować przeciwników jeszcze. Mam nadzieję, że po tym meczu będę mógł, bo widzicie tutaj, co się wyrabia. 5-0. Przeciwnik się poddał, ale nie wyszedł, więc zobaczymy, jaką ma rangę. No i dobra, miał diamenta, więc możemy już bumpować. Elegancko. No i dobra, pechowy przeciwnik, na którym będziemy mogli się wyżyć i go pobumpować. Lennox on pad. Bardzo ciekawe, że on pad, a nie na przykład na klawiaturze, jeżeli gra na konsoli. Hehe. No,
dobra, kopnijmy mocno po prostu. On nam zostawił za dużo miejsca, nie wiem na co liczył, że po prostu oddamy słaby strzał, bo tyle czasu nam dał. Był po wznowieniu? Jak nie, jak tak! Okej, udało nam się obronić. On ma więcej przyspieszenia, dlatego ja szybko zbiorę 12 i tutaj już tak podjadę na wyczucie. Nie mam zupełnie boosta, dlatego sobie pojadę z piłką na dachu i pozbieram cokolwiek. Zrzuciłem piłkę i w zasadzie mamy przez to opena. Było to takie fajne zagranie, które... O, opuścił spotkanie. Jeżeli wiecie, że macie piłkę na dachu i ktoś już was tak raszuje, to sobie zrzućcie piłkę, bo wtedy prawdopodobnie wygracie przebitkę. Bo piłka będzie... On będzie po prostu ponad piłką, no. No i przeciwnik numer 4, tutaj reprezentant Cloud9. Klubu, który już niestety nie istnieje w Rokecie. Ale kiedyś to jest też taka ciekawostka, bo chyba przestał istnieć przed wyjściem free to play, czyli przed tym takim boom na Roketa ponownym. I po prostu był w Rokecie Cloud9, były w sklepie sportowym skiny właśnie z tej drużyny. I to w sumie była chyba prawdopodobnie nawet najpopularniejsza drużyna, tak jakby nie patrzeć. O, ładny strzał pod poprzeczkę naszego Killua. W ogóle gość gra Fennekiem. My nie jedziemy do wznowienia, żeby tutaj go druzgocąco pokonać. On nas zraszował. Kopnę tak po prostu. O, podał nam piłkę. Dobra, strzelmy bramkę. Ale kusiłoby mnie z tego wylecieć. Kurczę. Już niedługo. Na czempionie bym to mógł takie rzeczy robić. Dobra, podprowadzę sobie piłkę do lewej. I znowu mamy dużo czasu, kopnijmy. Nawet jak nie trafię, to... On spanikował i mamy pustą bramkę. To jest takie zagranie, które pozwoli wam naprawdę mega awansować, myślę, że nawet do czempiona. Zresztą to się nawet robi na najwyższych rangach. Jak pooglądacie zawodowych graczy jedynkowych, to oni też właśnie będą robili coś takiego, tylko no wiadomo, trochę bardziej precyzyjne, trochę bardziej skomplikowane, będą bliżej siebie trzymali piłkę. To jest tak zwany bounce dribbling. No to znaczy, no to co ja robię, to nie jest do końca bounce dribbling, bo po prostu sobie wywalam piłkę i potem jadę ją kopnąć. Ale jest to zagranie, które nie jest skomplikowane. Nawet jak widzieliście, jeżeli nie kopnę precyzyjnie, nie trafię w bramkę, to i tak działa. Dlatego to jest naprawdę super rzecz, która moim zdaniem na tym poziomie najbardziej wam pomoże awansować z rangą. Takie najprostsze zagranie, które jest mega, mega skuteczne. Mam nadzieję, że pomoże to niejednemu z was dzisiaj, w sensie w najbliższym czasie awansować z rangą właśnie poprzez stosowanie tego. On ze ścianki uderzył w miarę mocno, dlatego jak widzicie tutaj już atakują ze ścianki, żeby nie było. Okej, on się wywalił. Ja kopnę na pustą bramkę. Trafię? Trafię. Już myślałem, że nie trafiłem. Mogłem to zrobić niespokojnie sobie przyjmując, ale czemu nie? Napisał nam ładny strzał, nie wiem czy to prowokacja. Na razie sobie daruję. Okej, wznowionko. Podbijmy to, żeby go zdernerwić. Dobra, normalnie nie róbcie czegoś takiego. Ja po prostu tutaj odpaliłem trochę zawistnego człowieka. Zobaczymy. A zresztą zróbmy to jeszcze raz, jak tak to reklamuje. Cyk, kopnięcie. Nie trafiłem, ale znowu mamy dobitkę. On nie jest w stanie nic z tym zrobić. Kopnę. Nawet jakby to obronił, to bym miał kolejną dobitkę w momencie, kiedy on by był bez boosta i prawdopodobnie by nam podał, tutaj opuścił spotkanie. Po takim prostym zagraniu, no, jak ktoś jest w diamencie i twierdzi, że nie byłby w stanie zrobić czegoś takiego, bo jest za słaby mechanicznie, to mi nie piszcie, że to jest trudna ranga. O, diament 2, dywizja 2, także już powoli zbliżamy się do fajniejszej rangi. Dzisiaj jakoś tak szybciej idzie wbijanie. Ludzie już się zaczynają poddawać, chyba wiedzą o takiej opcji w grze. Good time 5038. To jest dobry przeciwnik z dobrej półki. Jak widzimy, próbował zrobić chyba szybkie wznowienie, w sensie speed flipa, ale coś mu krzywo poszło. Generalnie tutaj chyba zawodnik jest mega szybki. Nie chciałem już kopać na pustą, żeby się zlitować. Totalnie to nie tak, że nie trafiłem. Okej, okay. A weźmy piłkę na dach. On za blisko podjechał. Generalnie ten przeciwnik, widzimy, że tak będzie próbował trochę tryhardować. Miał białego Fenneka, ma malowanie z e-sportowego tego. Zrobił sobie flika całkiem niezłego, ale miałem shadow defense, więc nie było problemu z tym, z obroną. A jeszcze co do latania, bo część osób to klasyfikuje, co przed chwilą zrobiłem jako latanie, ale to był po prostu wyskok z boostem.
poniżej poprzeczki, to ja bym nic nie nazywał lataniem mimo wszystko. Ale flip. Zagranie, które polecam się nauczyć. Zresztą na diamencie też pewnie większość osób potrafi half-flipa. Ale jak ktoś ma na przykład golda czy coś takiego, to naprawdę fajne zagranie do nauki. O, on zrobił na mnie to, co ja wam pokazywałem. Właśnie pan z dribbling i zobaczycie, jak to mocno tak naprawdę leciało. Mimo, że wyglądało niepozornie, jak się do tego zbierał. Dobra, zróbmy fake kick-offa. Okej. Okay. Prowadźmy piłkę, podryblujmy się z nim. A kopnę w ten sposób, bo jakoś mnie się nie podoba ten przeciwnik. Dobra, wystarczy mocno kopnąć, on nie powinien obronić. No ale jeszcze trzeba umieć mocno kopnąć, nie to co ja. Dobra, on jest po prawej stronie, to kopnijmy sobie do lewej. Tutaj takiego fejka zrobię małego. I na pustą bramkę wykończę oczywiście. Spanikował, bo go przestraszyłem, że zchallenge'uję. Okej, okay, weźmy sobie piłkę na dach, a zróbmy jakiegoś... Dobra, nawet nie robimy flika, po prostu żeby się przestraszył. I dobijamy od razu. Też bardzo fajną sprawą jest takie lekkie kopnięcie, czy tam nawet podrzucenie piłki, lub prowadzenie jej przy aucie i na chwilę odjechanie do tyłu, bo wtedy przeciwnik nie wie, co się dzieje, przestraszy się i w zasadzie często po prostu oddaje wam piłkę do strzału. Tym samym się wycofując. Dobra, znowu mogłem to wykorzystać, ale już nie chciałem zrobić takiego szybkiego, no nie aerial, ale wyskoku nawet. Dobra, podprowadzamy do lewej. Kopnięcie, ej, nie spanikował, to jest ciekawe. Ale jak widzieliście, nie trafiłem w bramkę. Jakbym kopnął w bramkę, to by w ogóle to już był z miejsca gol. A tak to mamy kolejną okazję w zasadzie bez narażania się. I zróbmy najprostszego flika, 4-1. Dobra, wznowienie wygrane, on, tak jak mówię, chyba próbuje zrobić na szybko, ale mu to za bardzo nie wychodzi, więc nasze najprostsze skoczenie do przodu naprawdę to przebija. I kolejny raz się przeciwnik poddał. Gramy na szczęśliwego gracza, dlatego ten nie powinien się wnerwiać nawet po przegranej. Dlatego fake kick-off będzie tutaj świetnym wyborem. Prowadzi piłkę. W zasadzie to oddał nam ją. A zróbmy to, co cały czas mówiłem. Bang, kopnięcie w ścianę. Nie wiem czemu, ale nie chcę kopać zbyt mocno i zbyt celnie. Ale to dobra. To taka symulacja, jak wy się będziecie uczyli. Nie zawsze wyjdzie, czasem sobie kopnę w słupek. I co? Nic się nie dzieje tak naprawdę. Cały czas macie piłkę przy sobie. Tutaj naprawdę pusta bramka w zasadzie jest. To sobie kopnę. Też nie trafiłem, nie ma tych umiejętności jeszcze, ale mimo tego jest wielka przewaga w spotkaniu, tak naprawdę mieliśmy już tyle okazji, chociażby na farcie coś strzelić i już wygrywamy. Ach, dobra, niech sobie kopnie, ja go mogę już bumpować. No i strzelaną bramkę w zasadzie i chciałem wlecieć nad poprzeczkę. A w ogóle muszę zacząć wykorzystywać bumpy. Bo mam odblokowane, to niech z nich korzystam już, jak ham. Dobra, prowadzimy piłkę. Pojedźmy mu za plecy. Dobra, nie kopnąłem na tyle mocno za plecy, żeby przeszło, ale zawsze patrzcie, w którą stronę jest ustawiony przeciwnik. Jak chcecie go wymijać, to w kierunku takim, żeby za plecy po prostu kierować piłkę, żeby spinkował. Dobra, ten robi jakieś, nie wiem co to miało być. Kręcił się w miejscu jak... No tak jak ten przeciwnik poprzedni, w jakimś tam poprzednim meczu. Nie wiem, co to ma na celu, naprawdę, to jest bez sensu. Jeżeli robicie czasem taką akcję, to nie róbcie jej. No to większego zastosowania nie ma tak naprawdę. Ale w ogóle jaki ciekawy tutaj pomysł. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Tak jakby mu, kurde, kontroler zacięło na sterowaniu w bok. Kopnięcie pod poprzeczkę. Znowu ta sama zasada, czyli sobie podbijam piłkę gdzieś w miejsce do oddania strzału, no i po prostu kopię. A poczekam, on tutaj zraszuje za bardzo. Kolejny raz pusta bramka. Chyba, że nie trafię. Dobra, trafiłem. Fake kick-off to jest najlepsza sprawa w życiu. On nam podaje piłkę i zostawia pustą bramkę, czyli to, co się zwykle dzieje właśnie po fake kick-offie. Jedyne co, to musicie uważać, żeby was właśnie nie zniszczył, tak jak widzieliście na replayu. On mnie próbował zniszczyć, jedynie ja już wiedząc, jak to wygląda zwykle, odbiłem do prawej strony, przez co zrobiłem taki jakby unik. Potem on zobaczył, że ma boost na horyzoncie, to zwyczajnie po niego pojechał.
Taka pułapka jeszcze dodatkowa. Dobra, kopnijmy, bo jest za daleko z bramki. Nie trafiłem, ale co tam? Ja kopnę sobie w ten sposób. On spanikuje? Nie no, wybił tym razem piłkę, fajnie. Strasznie jest już chyba poddenerwowany, bo skacze do wszystkiego jak pewne zwierzę. Myślę, że go można pofejkować w takim wypadku. O, jak widzicie, jeżeli ktoś was tak mega rushuje, lata na raz, zróbcie fejka, to gwarantowany sukces. Nawet już nie pozwoli nam dojechać do bramki. No i kolejny przeciwnik na tej jakże denerwującej mapie, do której albo ją poprawili trochę, albo się w miarę przyzwyczaiłem, bo już aż tak mnie nie razi w oczy. A, dobra, kopnę po prostu. Za wysoko? Oczywiście, że za wysoko, ale na szczęście można do tego podjechać. Dobra, to już darowałem przeciwnikowi. Ale wy jakby co to strzelajcie? Nie bądźcie hamami, takimi jak twórca tego odcinka. Okej, pusta bramka, a znowu go zostawmy. Oddał nam piłkę za darmo i sobie pojechał, przez to, że zapewne miał w miarę mało boosta. To nie jest najgorsze rozwiązanie, ale też za dużo sensu nie ma. Dobra, kopnijmy. Też bardzo dużo czasu nam dał, podjeżdżał. W momencie, kiedy już jest taka sytuacja, to polecam zaryzykować. No chyba, że nie ufacie w umiejętności przeciwnika, no to... Okej, znowu nam zostawia mega dużo miejsca, więc sobie kopnę do prawej. I znowu to jest ten sam schemat co cały czas. Dobra, rozpędzę się i kopnę. I cyk, pusta bramka. Naprawdę, zostawianie w bramce już na tej randze nie ma większego sensu, bo wystarczy kopnąć i on nie ma co robić. Albo puści bramkę, albo obroni, a w momencie jak obroni, to mamy łatwą dobitkę, on gdzieś musi skakać po suficie, bez boosta, bez przyspieszenia. Generalnie nie, ma ciężką sytuację. Dobra, kolejny raz tak samo strzelamy. Znowu wyskoczył po tym, jak nie trafiliśmy. Ja naprawdę, już tutaj nawet nie trafiam w tą bramkę, żeby pokazać, że nie trzeba nawet tego robić skutecznie, bo tam też parę osób, no nawet nie pisało, jedynie słyszałem, że recenzje były od pewnego dobrego gracza, że wszystko spoko, tylko zbyt celnie kopiesz, czy coś takiego. Żeby trzeba się bardziej wywalać, żeby się wczuć w serię. No, ewentualnie można zawsze kopnąć tak. W takiej sytuacji nie atakujcie od razu, tylko sobie zbierzcie tego boosta bocznego. Podbita piłka i jest pusta bramka. Okej. Jeszcze został sfejkowany. A wiecie co, wygrajmy wyścig po boosta. On będzie miał zero przyspieszenia, więc teraz to już będzie totalna panika w jego oczach. Jak podjedziemy, to powinien od razu wyrzucić. O! Tak się przestraszył, że zrobił jakieś nie wiem co. Chciał pewnie podbić wysoko piłkę. Teraz obstawiam, że już nam tyle miejsca... Serio, zostawiasz nam jeszcze raz tyle miejsca po tym, że cały czas tracisz w ten sam sposób bramki. Dobra, już tutaj będziemy bezlitośni, bo ten przeciwnik to nie uczy się na błędach. Też jeżeli przeciwnik wam cały czas strzela bramkę w wydany określony sposób, to spróbujcie już to przewidzieć, że prawdopodobnie jeszcze raz na to samo poleci, jeżeli mu to tak dobrze wychodzi. Pusta bramka. Kolejny raz się przeciwnik poddał. No dobra, mamy Diament 2, Dywizja 4, to zagrajmy jeszcze jeden, ostatni już mecz w dzisiejszym odcinku i myślę, że będzie akurat w sam raz. Dobra, ostatni rywal na dziś, Ruben Podłoka, 0575. Nie umiecie jechać do kickoffa? Nie jedźcie do niego. To jest najlepsze rozwiązanie. Nie no, ta reklama, że się nie jedzie do wznowienia na moich odcinkach, to jest niesamowite, ale naprawdę ja to ubóstwiam. A podbijmy piłkę podwójnym podskokiem. Jest w zasadzie gol. Nie zrobiłem ani żadnego flika, ani nic. I już jest bramka. Dobra, zobaczymy co on będzie chciał zrobić. Leci za piłką, ale to jest bez sensu. Mamy pustą bramkę. Się podpalił, no oglądał zawodowych zawodników. No i tak to się kończy potem. Aha, dobra. Też widzę, że bardzo dużo osób próbuje robić jakieś wznowienia, które przerastają ich umiejętności, których po prostu nie potrafią robić i przez co w zasadzie bardzo często się na tych rangach ludzie wywalają w głupi sposób. No i to też tak naprawdę może przegrywać wam spotkania, zwłaszcza jeżeli jest to równy przeciwnik, na przykład wam się trafi, to przez to zwyczajnie przegrywacie, no. Dobra, obronie. Przeciwnik tutaj znowu się za bardzo podpalił. Tam zrobił nawet niezły atak z powietrza, aczkolwiek się to obroni i widzicie,
od razu leci bramka. Zobaczymy, czy teraz się skapnie, że nie idziemy do wznowienia. Nic bardziej mylnego. Kolejny raz nam pada piłkę. On chciał nas fejkować. Jeżeli fejkujecie, to polecam wam próbę zablokowania wybicia przeciwnika, jeżeli już nawet się nie da sfejkować, bo wtedy i tak jest bardzo duża szansa, że strzelicie gola. On tak jakby odpuścił to w zasadzie. Nie będę wylatywał ze ścianki, bo nie mogę. O, znowu nas atakuje jeden na jednego. Znowu w zasadzie bez trudu bronimy. Okej, on za bardzo skomitował i mamy pustą bramkę po raz kolejny. Znowu prawie poczekałem na tyle, że zdążył się wrócić, ale na szczęście uderzyłem na czas. Dobra, przeciwniku. Znowu nas zaatakował za mocno i mamy pustą bramkę. 5 do 0. Teraz pora polecieć na klip do intra, chyba że wyjdzie. Dobra, tutaj zauważyłem, że przy 5-0 już każdy wychodzi. Dlatego no, nie będzie już takiej okazji na klipowanie. Ale wbijamy Diamenta 3, więc bardzo fajna sprawa przed kolejnym odcinkiem. Diament 3, Dywizja 2. Za tydzień już powinniśmy spokojnie wbić czempiona. Także już będzie ten taki najwyższy poziom akurat, jeżeli chodzi o tą serię. No i co, oczywiście na koniec jeszcze zachęcam was do zostawienia lajka oraz subskrypcji. Mam nadzieję, że część z rad, które padły w odcinku, się wam przyda i naprawdę awansujecie. Kolejny odcinek Drogi do Grand Championa oczywiście za tydzień, czyli w poniedziałek o godzinie 14:30. A już bez przedłużania się będę z wami żegnał. Elo, elo.